Janusz Dzięcioł 65 L. Pierwszy zwycięzca polskiej edycji Big Brother, zginął 6 grudnia 2019 roku na przejeździe kolejowym niedaleko swojego domu. Prokuratura właśnie przeprowadziła sekcję zwłok mężczyzny. Informacja o śmierci Janusza Dzięcioła wstrząsnęła mediami. Wszyscy zapamiętali go jako uśmiechniętego, niezrównoważonego i ciepłego człowieka, który najpierw wygrał show TVN jako skromny strażnik miejski, a po jakimś czasie został posłem. W latach 2002-2007 był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Grudziądzu. W wyborach parlamentarnych 2007 kandydował z powodzeniem na stanowisko posła w okręgu toruńskim. Kandydował wówczas z list PO. W 2011 roku ponownie został posłem. W trakcie kadencji opuścił szeregi PO. Do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym doszło 100 metrów od domu Janusza. Prowadząc samochód, mężczyzna wjechał na tory kolejowe i wystarczyło kilka sekund, by rozpędzony pociąg uderzył w auto. Policja oczywiście wszczęła śledztwo i starają się ustalić, dlaczego Janusz nie zatrzymał się przed przejazdem, tak jak nakazują przepisy ruchu drogowego. Sporo odpowiedzi na pytania krążące wokół sprawy ma dać właśnie przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny. Postępowanie w tej sprawie trwa. Dziś odbyła się sekcja zwłok. Nie znam jeszcze nawet wstępnych ustaleń płynących z opinii biegłego, mówi prokurator Agnieszka Reniecka. Ponoć został odnaleziony świadek tej tragedii, który ma zostać przesłuchany w najbliższym czasie. W mediach zdążyły się jednak pokazać hipotezy odnośnie tego, co mogło się wydarzyć tuż przed wypadkiem. Janusz zginął 100 metrów od swojego domu. Ten przejazd przez tory kolejowe jest bardzo niewygodny, bo jest to lewoskręt od drogi krajowej nr 55 i on jest nieco pod górkę. Widoczność w tym miejscu jest utrudniona. Dzięki temu przejazdowi można dojechać do domów, które są po drugiej stronie torów, wyznał w rozmowie z papieżem Czapla, sołtys z Białego Boru.